Szanowni Państwo, otwieram obrady 49. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek grupy radnych i stwierdzam, zgodnie z listą obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 23 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Serdecznie witam Wysoką Radę, Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta Miasta oraz mieszkańców miasta. Przystępujemy do przedstawienia porządku obrad. Pozwolę sobie w tej chwili ten porządek odczytać. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Punkt czwarty. Zakończenie sesji. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Uznaję w takim razie ten punkt porządku obrad za zamknięty i równocześnie punkty 1 i 2 za zrealizowane. Przechodzimy do punktu trzeciego, którym jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Proszę inicjatorów o przedstawienie projektu uchwały. Momencik, poprawka, ale jeśli chodzi o poprawki do porządku, tu nie chodzi o zmianę porządku obrad, nie. Poprawka do uchwały. To może jednak poproszę inicjatorów uchwały, wnioskodawców, aby wnieśli tą poprawkę. Ja pozwolę zatem zacząć sobie od tego, od tejże właśnie poprawki, jaką sugerował pan radca prawny. W istocie pojawiły się tutaj błędy, myślę, czysto pisarskie, polegające na tym, że w preambule tegoż projektu uchwały pojawił się błędny zapis w czwartym wierszu w akapicie z artykułu 16 ust. 3 powinno być 2a i w ostatnim wierszu dziennik ustaw z 2011, a nie 13 roku. Ja myślę, że bardziej precyzyjnie odniesie się do tego pan radca prawdy, jeśli państwo będziecie mieli takie życzenia. Dziękuję. W paragrafie trzecim, jeśli mogę jeszcze zamknąć to zdanie. Taki niuans znaczeniowy, aczkolwiek w moim odczuciu każda forma jest do przyjęcia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a nie powzięcia. Aczkolwiek, tak jak mówię, w moim odczuciu jedno i drugie określenie jest prawidłowe. Ja przepraszam, ja bym jeszcze prosiła pana przewodniczącego o powtórzenie jest, tych zmian w preambule. Wiersz czwarty. Od momentu, gdzie mówimy o artykule 16, ustęp nie trzeci, a 2a. I w ostatnim wierszu, kiedy jest mowa o dzienniku ustaw, jest omyłkowo wpisany rok 2013, powinien być 2011. Dziękuję bardzo. Tyle, jeśli chodzi o te techniczne uwagi dotyczące autopoprawki zgłaszanej tutaj, czy sygnalizowanej przez pana prezydenta. Natomiast, proszę państwa, występując w imieniu klubów radnych PO oraz aktywnych i niezależnych, przypadł mi w udziale niezwykle przykry obowiązek przedstawienia projektu uchwały, którego w moim odczuciu mogło nie być. Powiem więcej, nie powinno być. Nie powinno być takiej sesji, a to z tej prostej przyczyny, że pan radny Zbigniew Mośko doskonale zna przepisy, które mówią, że... Ja przepraszam, panie przewodniczący, czy może pan przedstawić projekt uchwały? Bardzo proszę. Mam prawo głosu, myślę, ale prosiłam mogę o podzielić przedstawienie się z... projektu uchwały. To właśnie zamierzam uczynić za moment. To proszę przejść do rzeczy. To jest istotna uwaga, w związku z czym chcę się nią podzielić. Ale momencie, czas na dyskusję
dzieje będzie później. Jeszcze raz, panie przewodniczący, bardzo proszę przejść do rzeczy i przedstawić nam projekt uchwały. A zatem zgodnie z życzeniem pani przewodniczącej pozwolę sobie już pominąć treść preambuły, w której odnotowaliśmy pewne poprawki. Przedstawiam treść uchwały. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniewa Mośka z powodu naruszenia artykułu 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Upoważnia się prezydenta miasta Świętochłowice do doręczenia uchwały o wygaśnięciu mandatu zainteresowanemu oraz do przesłania uchwały o wygaśnięciu mandatu wojewodzie śląskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Katowicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Radny Zbigniew Mośko, będąc wspólnikiem spółki cywilnej pod nazwą Śląskie Sieci Internetowe Spółka Cywilna, prowadził działalność gospodarczą z wykorzystywaniem mienia komunalnego gminy, a następnie i nadal zarządza jako wiceprezes zarządu spółki Śląskie Sieci Internetowe Spółka z o.o. KRS numer 00004302 05 działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Zgodnie z artykułem 190 ustęp 1 punkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dziennik ustaw z 2010 roku numer 176 pozycja 1190 z późniejszymi zmianami. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Stosownie do ustępu 2, ustępu 5 i ustępu 6 wyżej wymieniony artykuł 190 ustawy, wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ustępie 1 stwierdza Rada w drodze uchwały najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w ustępie 1 punkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o którym mowa w ustępie 5, Rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego w drodze uchwały najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu. Regulacje artykułu 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku, ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dziennik ustaw z 2010 roku numer 176 pozycja 1190 z późniejszymi zmianami, stosuje się na mocy artykułu 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Przepisy wprowadzające ustawę, kodeks wyborczy, dziennik ustaw z 2013 roku numer 21 pozycja 113 z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym do nowych przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w artykule 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów mieści się w szeroko rozumianym pojęciu wyborów, o których mowa w artykule 16 ustęp 3 z dnia 5 stycznia 2011 roku.
przepisy wprowadzające ustawę, kodeks wyborczy, tak na przykład wyrok w USA w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2013 roku. I to byłoby na tyle. Pozwolę sobie przyjść. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo za przedstawienie uchwały. Bardzo proszę. Zatem proszę o... Przechodzimy do następnego. Zatem proszę o udzielenie mi głosu w trybie głosu w dyskusji. I pozwolę sobie powiedzieć to, czego nie pozwolono mi wcześniej. Ale przepraszam bardzo, proszę państwa. Jeszcze nie weszliśmy w tryb dyskusji. Panie radny, bardzo proszę. Jeszcze raz dziękuję inicjatorom o przedstawienie projektu uchwały i chciałam zapytać, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Jerzy Miłan. Państwo prezydenci, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do zdania, od którego chciałem zacząć to wystąpienie. Bo rzeczywiście jest mi niezwykle przykro, że stanęliśmy przed takim faktem, czyli przedstawieniem takiego projektu uchwały. Jeszcze raz wyrażam przekonanie, że tego projektu uchwały mogło nie być, nie powinno być, bo pan radny Zbyszek Mośko doskonale wiedział, jakie są obwarowania wynikające z obowiązujących przepisów mówiących o łączeniu działalności gospodarczej na mieniu komunalnym i funkcji radnego. Miał czas wynikający z tychże przepisów na podjęcie decyzji, czy sprawuje mandat, czy zawiesza działalność, szukając rozwiązań dla siebie najbardziej korzystnych. Nie uczynił tego, no czym Rada dowiedziała się na tyle późno, że dopiero w tym momencie tej kadencji temat został jakby poruszony. Pozwolę sobie też wrócić pamięcią do momentu, kiedy w 1995 roku pełniłem funkcję, a może inaczej, pracowałem w jednej z komisji Rady Miejskich jako członek spoza Rady. Była taka wówczas możliwość, tak regulowały te przepisy. Nie było żadnych przepisów, które mówiły o ograniczeniach z tego tytułu, o których mówimy dzisiaj. W tym właśnie roku zostałem powołany na stanowisko dyrektora Domu Kultury Jednostki Miejskiej i pełnienie funkcji w Radzie czy w komisji jako członek spoza Rady i równocześnie pełnienie obowiązków dyrektora jednostki samorządowej w myśl przepisów nie wykluczało się. Natomiast uznałem wówczas, że byłoby trochę nie na miejscu łączenie tych dwóch funkcji. Podjąłem zatem decyzję o rezygnacji z pracy w komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan radny Henryk Kurek. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja również bardzo wysoko cenię pozycję społeczną pana Zbigniewa Mośki. Znaczy uważam, że on jest jeden z najlepszych biznesmenów chropaczowskich. W czołówce na pewno jest. I dlatego strasznie się dziwię, bo myślę, że mamy prawników w tym mieście. Przecież można było powiedzieć panu radnemu. Ja może powiem w ten sposób jeszcze, że w swoim czasie, bo to na pewno niektórzy wiedzą, też popełniłem, że tak powiem, w cudzysłowie przestępstwo, bo wziąłem pieniądze, które według prawa mi się nie należały i niestety, ale musiałem te 25 tysięcy zapłacić. No i to jest przykre, że też mnie wtedy prawnicy
nie poinformowali, że nie mogę pełnić funkcji radnego i równocześnie brać świadczenia przedemerytalne. Fakt, że to potem Sejm Rzeczpospolitej zmienił, ale ten okres, w którym brałem, no nieświadomie, no nikt, żaden mi nie powiedział. I ja myślę, że tu coś takiego też zaiskrzyło. Obym się nie mylił. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Rafał Łataś. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja chciałem złożyć wniosek formalny do pani przewodniczącej w związku z tym, że wiadomo nam, że pan radny Zbigniew Mośko miał wyznaczony przez panią przewodniczącą termin do 16 maja 2014 roku na złożenie wyjaśnień w związku z tą całą sprawą, w związku z naruszeniem artykułu 24f. Ja bym bardzo prosił o przedstawienie Wysokiej Radzie tych wyjaśnień, bo jeszcze ich nie dostaliśmy, a myślę, że dobrze by było też zapoznać się oczywiście ze stanowiskiem pana radnego Mośko. Myślę, że te wyjaśnienia powinny przynajmniej wyklarować sytuację i potem być może wywiąże się z tego powodu też dyskusja. Tak więc bardzo proszę o spełnienie tego wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że padł wniosek formalny. Czy ja to dobrze odbieram, panie radny? Tak. Czy jest wniosek przeciwny? Nie widzę. A w związku z tym, szanowni państwo, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego pana radnego Łatasia? Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo policzymy głosy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wniosek formalny został przegłosowany pozytywnie stosunkiem głosów. No ale też jeszcze nie ma, kto przeciw jest. Dobrze, przepraszam bardzo. Kto jest przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wniosek formalny, który zgłosił pan radny Rafał Łataś, został przyjęty 21. Przy pomocą 21 głosów za, bez głosów, 22 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym się i bez głosów przeciwnych. Czyli jednak, no powiem szczerze, mieliśmy wątpliwości, bo nie było dobrze widać reakcji pana Mośko. A w związku z tym, szanowni państwo, rozumiem, że reasumpcja powinna nastąpić, tak? Nie, no to w takim razie jeszcze raz ogłoszę wynik. Głosowanie zakończyło się wynikiem następującym. 21 głosów za przyjęciem wniosku formalnego, jeden głos wstrzymujący się, czyli wniosek formalny przeszedł. Dziękuję bardzo. A w związku z tym, szanowni państwo, ja zanim oczywiście nastąpi przedstawienie pisma, jakie skierował na moje ręce pan Zbigniew Mośko, pozwolę sobie nadmienić również, że państwo otrzymali wcześniej komplet dokumentów, tak, związany z tą sprawą. Myślę, że one w skrytkach się znalazły i dysponują państwo wszystkimi dokumentami, jakie w tej sprawie zostały do mnie skierowane. I w związku z tym, szanowni państwo, że rzeczywiście pan Mośko dochował terminu i skierował pismo na moje ręce z datą 16 maja, poproszę w takim razie pana radnego o odczytanie tego pisma. Pani przewodnicząca, szanowna rado, szanowni mieszkańcy. Pismo skierowałem dnia 16 maja 2014 roku na ręce szanownej pani przewodniczącej Rady Miejskiej w Świętokłowicach Bożeny Wojciechowskiej z Bylut. W związku z pismem z dnia 9 maja 2014 roku Kancelarii Rady Miejskiej o numerze 004.26.2014 informuję, iż w okresie od marca 2003 roku do sierpnia 2012 roku prowadziłem działalność gospodarczą wspólnie z panem Witoldem Gąsiorem, tworząc spółkę cywilną pod nazwą Śląskie Sieci Internetowe SC. W sierpniu 2012 roku wyżej wymieniona spółka została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
o nazwie Śląskiej Sieci Internetowej spółka z OO z siedzibą w Świętochłowicach, której byłem udziałowcem do dnia 14 maja bieżącego roku. Ponadto od maja 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej, to jest działalności określonej w zdaniu pierwszym oraz w zdaniu trzecim, nie zarządzałem działalnością gospodarczą, o której mowa w artykule 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. A więc działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek przez osoby fizyczne oraz przez takie osoby wspólnie z innymi osobami, nie byłem również przedstawicielem ani pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Mając udziały w wyżej wymienionej spółce z o.o., posiadającej osobowość prawną, zasiadam od dnia powstania jej w zarządzie, będąc jednocześnie wiceprezesem. Jednakże w mojej ocenie okoliczność ta ze względu na treść artykułu 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wskazuje, że przedsiębiorca jest w tym przypadku osobą prawną, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, czy też wspólnicy spółki cywilnej, czyli prowadzący działalność wspólnie z innymi osobami, nie spełnia określonego wspomnianym wcześniej artykułem 24f ust. 1 ustawy samorządowej kryterium przedmiotowego ograniczenia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiąc inaczej, w chwili obecnej nie zarządzam działalnością, o której mowa w tym przepisie, a jedynie działalność gospodarcza osoby prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która istnieje, nie jest tożsame z prowadzeniem działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. A zarządzanie nią nie oznacza zarządzania działalnością prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, jak i bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności. Brzmienie wyżej wymienionego przepisu w zestawieniu ze wspomnianym artykułem 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie daje podstaw do przyjęcia, że określona w artykule 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym działalność gospodarcza odnosi się do działalności innej niż prowadzona indywidualnie na własny rachunek przez osoby fizyczne lub takie osoby jako wspólników spółki cywilnej. Co do rzekomego prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, oświadczam, iż powołana na potwierdzenie tego umowa z dnia 15 stycznia 2004 roku, zawarta między Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach a Śląskimi Sieciami Internetowymi SC, nie przesądza o tym, że prowadzona od dnia 20 sierpnia 2014 roku przeze mnie wspólnie, przepraszam, tu jest 2004 roku, przeze mnie wspólnie z panem Witoldem Gąsiorem pod firmą Śląskie Sieci Internetowe SC, a następnie przez Śląskie Sieci Internetowe Spółka z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach działalność gospodarcza stanowiła i stanowi działalność gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia komunalnego. Moje stanowisko w tej sprawie wynika z następujących okoliczności. Z zapisów wyżej wymienionej umowy nie wynika, że określone nią mienie w postaci wskazanych umową nieruchomości powierzone zostało spółce do korzystania, a więc zważywszy na cel prowadzenia działalności gospodarczej i działalności zarobkowej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej do pobierania z niego pożytków. Miasto Świętochłowice nie było też i nie jest odbiorcą świadczonych przez obie spółki usług, a usługi te nigdy nie były finansowane ze środków budżetowych. Adresatami usług telekomunikacyjnych polegających na dostarczaniu sygnału internetowego byli są wyłącznie jego odbiorcy, a w okoliczności zamieszkiwania przez nich w lokalach stanowiących własność gminy, czy też w budynkach, których części wspólne mogą stanowić jej współwłasność. Nie upoważnia to do stwierdzenia, że dostarczanie tych usług odbywa się z wykorzystaniem mienia komunalnego. Ponieważ dostęp do lokali, do których dostarczany jest sygnał internetowy, nie został udzielony spółce cywilnej Śląskie Sieci Internetowe SC, a następnie Śląskie Sieci Internetowe Spółka z o.o. na zasadzie wyłączności, podkreślam, na zasadzie wyłączności, umożliwiającej dostarczenie tego sygnału usług przez inne zainteresowane podmioty, nie sposób przyjąć, że dostęp ten różni się od
dostępu gwarantowanego ogółowi przedsiębiorców, również tym, którzy sprawowali, sprawują i sprawować będą mandat radnego. Do ogólnodostępnej infrastruktury komunalnej. Uznając prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą za prowadzoną z wykorzystaniem mienia komunalnego, należałoby przyjąć, że cechy takie posiada również działalność obejmująca przemieszczanie się przedsiębiorcy i jego pracowników po drogach gminnych, zaparkowanie przez nich pojazdu na miejskim parkingu lub miejscu postojowym, wejście lekarza, przedsiębiorcy do klatki schodowej w budynku komunalnym celem złożenia wizyty domowej, czy dotarcie tą klatką do mieszkania klienta przez agenta ubezpieczeniowego. Stosując takie rozumowanie, można rozważyć, czy przedsiębiorca radny może korzystać w swojej firmie z wody dostarczanej z miejskich wodociągów, umieszczać odpady w kontenerach należących do gminnego przedsiębiorcy oczyszczania miasta, albo na przykład dokonywać opłat podatków lokalnych w kasie urzędu, do której przecież musi dotrzeć, korzystając z mienia komunalnego. Przepraszam bardzo, ale muszę skorzystać z tej szklanki. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 roku, sygnatura akt 2 rzymskie OPS 1/7. Stwierdza się, iż nie każde korzystanie z nieruchomości gminnych będzie wyczerpywało zakaz, o którym mowa w artykule 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Mając na uwadze cel zakazu, nie można uznać, iż korzystanie z mienia gminnego na zasadzie powszechnej dostępności usług na warunkach ogólnych czy na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych może podważać osiągnięcie tego celu. Ponieważ w tych przypadkach nie zachodzi obawa wykorzystania mandatu radnego do uzyskania innych korzyści, aniżeli dostępne dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zapis ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wsparciu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych, na mocy których przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zapewniono właśnie na zasadach powszechności, powtarzam jeszcze raz, nieodpłatny dostęp do nieruchomości, a także zlokalizowanej w nich infrastruktury telekomunikacyjnej. Okoliczność ta była brana przeze mnie pod uwagę w 2010 roku na etapie analizowania, czy charakter prowadzonej przeze mnie spółki cywilnej, prowadzonej przez spółkę cywilną działalności, wiązać będzie się z tak zwanym wykorzystaniem mienia komunalnego. Przyjmując, iż zapis wspomnianej umowy zawartej w 2004 roku z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnym nie daje podstaw do stwierdzenia, iż na jej podstawie uprawnieni zostaliśmy do władania, posiadania czy też zarządzania mieniem komunalnym, a więc, że mienie to jest przez nas na zasadzie wyłączności wykorzystywane w rozumieniu artykułu 24f ust. 1 ustawy samorządowej. Ponadto zaś, mając na uwadze, iż w świetle wyżej wymienionej umowy elementy powstałej w wyżej wymienionych budynkach infrastruktury telekomunikacyjnej po ich wykonaniu przeszły na własność odbiorców sygnału internetowego, uznałem, że prowadzona działalność mieści się w zakresie działalności, o której mowa we wspomnianym przepisie. Przekonanie to potwierdziły zresztą uregulowania wyżej wymienionej ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wsparciu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnej, w których posłużono się pojęciem zapewnienia dostępu do nieruchomości, a nie zapewnienia czy umożliwienia korzystania z niej. Proszę Państwa, to jest bardzo istotne stwierdzenie, te, które przed chwilą przeczytałem. Jednocześnie zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokumenty dotyczące powyższej sprawy, a nie będące w posiadaniu Pani Przewodniczącej, powinienem jeszcze przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z tym, że Pan Radny Zbigniew Mośko przedstawił swoje stanowisko,
Zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie? Proszę bardzo, pan radny Łataś. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym, proszę to też potraktować jako wniosek formalny, chciałbym poprosić, przed chwilą usłyszeliśmy wyjaśnienia skierowane na Pani ręce, sformułowane przez radnego Zbigniewa Mośko. Chciałbym prosić o odczytanie opinii prawnej, która jest skonstruowana przez mecenasa Czudaja, która no, w istotny sposób inny niż radny Zbigniew Mośko przedstawia tą sytuację. Ja bym bardzo prosił o odczytanie tej opinii przez pana mecenasa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny o odczytanie przez pana mecenasa opinii prawnej, jaką również przesłano na moje ręce. Czy mamy wniosek przeciwny? Szanowni Państwo, rozumiem, ja się upewniam, czy panu radnemu chodzi o tą opinię prawną, którą wszyscy radni mają przy sobie. Proszę zerknąć. Komplet dokumentów został Państwu dostarczony dwa tygodnie temu być może. Proszę zobaczyć. Nie, myślę, że chyba chodzi o to, stąd wyjaśniamy właśnie, żeby była jasność sytuacji. Nie, my jesteśmy, nie. Nie, nie, to nie jest to. Dlatego ja bym prosił pana mecenasa o przedstawienie tej opinii prawnej. Aha, dobrze. Jedna strona przedstawienia. Rozumiem. Dobrze. Szanowni Państwo, to znaczy wyjaśniliśmy kwestię, że opinia prawna, o którą tutaj zwraca się pan radny Łataś, to nie jest ta opinia, którą szanowni Państwo otrzymali od Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych z Krakowa. I było to 10, pismo jest datowane 10 kwietnia 2014 roku i co również Państwo mieli w swoich skrytkach i mogli się z tym pismem zapoznać. Szanowni Państwo, w związku z tym ja tylko powiem, że skoro już wpłynęła i to dawno temu opinia Kancelarii Prawnej, no to myślę, że każdy z radnych wręcz mógł przeczytać, ustosunkować się do zapisów, ale zapytam, czy w związku z tym pada wniosek przeciwny. To znaczy, no ja rozmawiałam tutaj z panem, ja mogę pokazać, o jaką chodzi, tak? I tutaj pani naczelnik rzeczywiście potwierdza, wszyscy z Państwa dostali komplet dokumentów w sprawie pana Zbigniewa Mośko. Także pani radna Pogoda też powinna mieć tą opinię. Już. Rozumiem, że pada wniosek formalny przeciwny. Prosimy bardzo, pan radny Rafał Świerk. Może pan przedstawi? Tak, bardzo proszę. Proszę przedstawić ten wniosek formalny przeciwny do mikrofonu. Ja myślę, że sprawa jest bardzo poważna. Materiały, z którymi radni w tak ważnej sprawie powinni się zapoznać, powinny być wszystkie w naszych materiałach rozdanych. Przepraszam, bo słyszałem, że tutaj... Więc ja zgłaszam przeciwny wniosek, że nie jest mi potrzebna teraz jakaś inna opinia do tego, żebym sobie wyrobił zdanie, bo my jesteśmy w tej chwili sprowadzeni do takiej pozycji, że my mamy ocenić kogoś jako prawnicy i tak dalej. Ja myślę, że to, co myśmy w trakcie naszych prac się dowiedzieli, ja myślę, że to wystarczy, żebyśmy mogli podjąć decyzję. Dziękuję bardzo. Więc zgłaszam przeciwny wniosek do tego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, padły dwa wnioski. Wydaje mi się, że jednak najpierw powinniśmy głosować za wnioskiem przeciwnym, ponieważ on wyklucza automatycznie wniosek pana radnego Rafała Łatasia. Szanowni Państwo, ja powtórzę, jeśli dobrze zrozumiałam, to chodzi o wniosek przeciwny, który będzie polegał na tym, żeby nie odczytywać dodatkowej opinii radcy prawnego obecnego na sali, ponieważ wszyscy radni otrzymali już opinię całej Kancelarii Prawnej z Krakowa i było to dawno temu i wszyscy to w materiałach mieli. A w związku z tym, kto jest za przegłosowaniem wniosku przeciwnego, który złożył pan Rafał Świerk? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? To dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu?
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wynik głosowania jest następujący. Ja przepraszam, bo jeszcze pan Marek Parka trzyma rękę w górze. A to już inna sprawa, ja skończę, dobrze? Ja podam wynik głosowania. Szanowni Państwo, wniosek formalny przeciwny do wniosku pana radnego Łatasia zgłoszony przez pana Rafała Świerka został przegłosowany 12 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się. Właśnie to liczę, Szanowni Państwo, wynika z tego, że jedna osoba nie głosowała. Tak. Mhm. Też myślę, że pan Mośko nie głosował. Mhm. Szanowni Państwo, myślę, że są to wyniki zgodne z faktem, ze stanem faktycznym, a w związku z tym... Pan radny Mośko nie brał udziału w głosowaniu, tak jak i poprzednio. Czy 22 radnych wzięło udział w głosowaniu? Ja też myślę, że w takim razie, Szanowni Państwo, padł wniosek o reasumpcję głosowania. Powtórzmy w takim razie, kto jest za przyjęciem wniosku przeciwnego, który zgłosił pan Rafał Świerk. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tym razem wyniki są inne. Podaję 11 głosów za przyjęciem wniosku przeciwnego, 9 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się, czyli 21 radnych wziął udział w głosowaniu, 2 osoby nie wzięły udziału w tym głosowaniu. A w związku z tym wniosek formalny przeciwny przeszedł. Przeszedł. Dobrze. Szanowni Państwo, widzę, że zgłasza się pan radny Marek Palka. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Mieszkańcy. Miałem nie zabierać głosu, bo z pewnych powodów jest to dla mnie też mało komfortowa sytuacja. Natomiast Szanowni Radni, zwrócił się do nas wojewoda, konkretnie do Pani Przewodniczącej, o podjęcie działań wyjaśniających cały temat. To ja rozumiem, że nie będziemy stali na przeszkodzie, tylko wysłuchamy jak jeden mąż każdej opinii, bo na tym to polega. Ja też pod koniec tej dyskusji chciałbym znać wszystkie aspekty tej sprawy, tak żebym mógł świadomie decydować o tym, co nakłada na nas prawo. Bo to nie jest tak, że Rada sobie może, ponieważ w artykule 383, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 Kodeksu Wyborczego mówi on wyraźnie, jak również podaje przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego w związku z artykułem 24f, ustęp 1, stwierdza to Rada Miasta. Więc to nie jest kwestia sądzenia kogokolwiek, niech ręka boska broni, ani nie mamy kompetencji, ani jesteśmy do tego powołani. Natomiast naszą rolą i naszym powołaniem jest przestrzeganie prawa. I tyle. Dlatego chciałbym mieć pełny obraz, pełny materiał, do którego możemy się ustosunkować i wobec którego możemy zająć stanowisko. Dlaczego to jest jeszcze istotne? Mówiliśmy o całym materiale sesyjnym. Ja nie wiem, czy ja mam cały materiał sesyjny, a wy Państwo jesteście pewni, że macie cały materiał sesyjny? Że dopiero przed chwilą powiedziano, że dostarczono, to była opinia pana radnego. I dostarczona była podobno 16 maja. Państwo zapoznaliście się z nią wcześniej? Ja, dzisiaj mamy 26 maja, ja tej opinii nie widziałem. Powiem Państwu szczerze, że może na przykład inaczej bym się zachował, może bym nie podpisał tego wniosku, jeśli znałbym tą opinię wcześniej. Więc nie rozumiem, co się działo od 16 maja do dnia dzisiejszego, że tej opinii nie otrzymaliśmy. No tyle, no bo tak jak mówiłem, można decydować o czymś, czy można podejmować uchwałę i podnosić rękę, co nakazuje nam, podkreślę jeszcze raz, prawo, a nie wola sądzenia kogokolwiek, niech ręka boska broni. I tu bym prosił, żebyśmy dokładnie
przeanalizowali cały materiał, żebyśmy mieli okazję się z nim zapoznać. Tak samo, jeśli okazało, że są dwie opinie prawne, to zapoznajmy się z nimi. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, ja tylko jedno chciałam wyjaśnić, bo tutaj w wypowiedzi pana radnego Marka Palki padło zapytanie, dlaczego, skoro pan radny wywiązał się, pan Zbigniew Mośko, z obowiązku złożył pismo do 16 tego miesiąca, dlaczego dzisiaj dopiero państwo się z nim zapoznali. Z prostej przyczyny, ja po prostu mam na L4, a pismo było kierowane na moje ręce. Na moje ręce, szanowni państwo, i w związku z tym nawet zastępujący mnie pan wiceprzewodniczący Joachim Knechtel nie miał podstaw prawnych, aby to pismo otworzyć. Zostało dzisiaj otwarte. Proszę bardzo, pan radny Łataś. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Oczywiście to jest pani interpretacja, że nie można było tego pisma otworzyć. Pismo było zaadresowane. Sprawę radnego rozpatruje Rada Miejska, nie przewodniczący Rady Miejskiej. To tak na wstępie. Natomiast zgodnie z tymi wyjaśnieniami, które otrzymaliśmy od radnego Zbigniewa Mośko, ja bym mimo wszystko prosił, aby mógł się do nich również ustosunkować radca prawny, który projekt uchwały podpisał. Jest to radca prawny z naszego urzędu i bardzo bym jeszcze raz prosił o wysłuchanie wystąpienia radcy prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja może powiem jedno. W związku z tym, że zadbaliśmy o to, aby zgodnie z pismem nadzoru wojewody, ja przytoczę sformułowanie, pani przewodnicząca Rady Miejskiej, proszę o niezwłoczne przeprowadzenie czynności wyjaśniających sytuację faktyczną i prawną radnego Zbigniewa Mośko pod kątem ewentualnego naruszenia zakazu zawartego w artykule 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i tak dalej oraz poinformowanie wojewody śląskiego o zajętym stanowisku. Wydaje mi się, szanowni państwo, że wykonałam tą pracę, wywiązałam się z tego zalecenia nadzoru wojewody, również państwo zostali o wszystkim poinformowani. Materiały zostały w skrytkach państwu rozdysponowane, a że bardzo wcześnie otrzymaliśmy właśnie to pismo z kancelarii, ono jest bardzo obszerne, stąd zadbam o to, żeby państwo również mogli się z nim zapoznać, mieli je przed sobą i kancelaria, myślę, prawna swoją robotę wykonała, szanowni państwo. I nie ukrywam, że tak jak pan radny Łataś stwierdził, podjęcie tej uchwały leży w gestii Rady Miejskiej. A ja zaznaczę i może skorzystam z okazji. Szanowni państwo, ukazała się notka w gazecie. Ja zaraz znajdę tą gazetę. Szanowni państwo, ukazała się notka w gazecie Nasza Gazeta, radny pod napięciem, przygotowana przez pana redaktora Jerzego Filara, który stwierdza, że niepokojący jest w tej sprawie brak reakcji ze strony Bożeny Wojciechowskiej z Bylut, przewodniczącej Rady Miejskiej. Do niej należy decyzja o ewentualnym wygaszeniu mandatu radnego. Szanowni państwo, rozumiem, że wypowiedź pana Rafała Łatasia wyjaśnia tę sytuację zupełnie prosto, że pan redaktor Jerzy Filar całkowicie mija się z prawdą. Co gorsza, dokładnie te nieprawdziwe informacje zamieszcza w prasie publicznej, jakoby ferując wyroki. I myślę, że jako mieszkanka Świętochłowic naprawdę wyrażam głębokie ubolewanie, że można w ten sposób potraktować swoje kompetencje redaktora, który umieszcza, powinny być to sprawdzone informacje, czy do kancelarii radnej, pan Jerzy Filar lub gazeta o pięknej nazwie Nasza Gazeta, zwrócił się o udostępnienie informacji dotyczących postępowania w tej sprawie przewodniczącej Rady Miejskiej. Nie, panie naczelnik. Nie, ja po prostu nawiązuję do pana wystąpienia. Panie radny, nawiązuję do wystąpienia. Że mówiąc króciutko, nie do mnie jako przewodniczącej Rady Miejskiej należy podjęcie tej decyzji, o której mówimy, tylko jest to decyzja Rady Miejskiej. A w związku z tym notka umieszczona w tej gazecie nosi ze sobą niewłaściwe sformułowania wprawiające w błąd mieszkańców naszego miasta. Także ja również pozwolę sobie zająć stanowisko przy okazji
i będę stwierdzała, że rozważam stanowisko, czy oficjalnie nie zapytać naszej Gazety Świętochłowickiej i pana redaktora Filara o to, gdzie zasięgał opinii, skąd miał informacje dotyczące sprawy, dlaczego te informacje mijają się z prawdą i, szanowni państwo, będę nosiła się z zamiarem poproszenia o skorygowanie błędów wypowiedzi w tym artykule. Dziękuję bardzo. Aha, dobrze. Szanowni państwo, tak, to była część wypowiedzi pana radnego Łatasia. Natomiast pamiętam, że pan radny Marek Palka, jak również pan Łataś, tutaj wnioskowali o to, a może nie wnioskowali, a zgłosili taką potrzebę, aby jeszcze raz zwrócić się do radcy prawnego o przedstawienie opinii prawnej. Szanowni państwo, przypomnę sytuację z dnia 30 kwietnia tego roku, kiedy na sesji Rady Miejskiej osobiście poprosiłam pana radcę prawnego urzędu o ustosunkowanie się do problemu, dlaczego nie chce złożyć podpisu oraz przybić pieczątki radcy prawnego urzędu, do czego zobowiązuje statut miasta, pod uchwałą dotyczącą zmiany planów pracy komisji, rozszerzenia planów pracy komisji. Szanowni państwo, pamiętamy to wystąpienie. Powiem króciutko. Pan radca prawny stwierdził, że według niego, jeśli dobrze pamiętam, to, co nie jest ujęte w przepisach prawnych, nie oznacza, że jest dozwolone. Mniej więcej taka była interpretacja. W związku z tym, jako przewodnicząca Rady Miejskiej skierowałam płytkę z nagraniem sesji Rady Miejskiej oraz wystąpienie i protokół, z tego co wiem, również był do wglądu nadzoru wojewody. Skierowałam pismo wraz z uchwałą z dnia 30 kwietnia tego roku i proszę zauważyć, że do dnia dzisiejszego nadzór wojewody nie wszczął postępowania unieważniającego tej uchwały, a nawet ukazała się ona na BIP-ie, na Biuletynie Informacji Publicznej. Rozumiemy w związku z tym, że nadzór wojewody nie zgodził się ze stanowiskiem radcy prawnego urzędu. Idąc tym tokiem myślenia, szanowni państwo, możemy zastanawiać się, czy radca prawny urzędu rzeczywiście pomaga Radzie Miejskiej i czy udziela jej odpowiednich, merytorycznych wskazówek. I w związku z tym, że mamy bardzo obszerną opinię Kancelarii Prawnej z Krakowa, nie wiem dlaczego nie są to nasi radcy prawni, którym płacimy, gmina płaci, tu są dodatkowe koszty. Nie ukrywam, szanowni państwo, że stoję na stanowisku, aby jednak Rada Miejska sama spróbowała ten problem rozwiązać, ponieważ leży to w jej kompetencjach. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, widzę, że zgłaszają się pan radny Rafał Łataś i pan radny Jerzy Lesik. Pan radny Łataś, bo przewidziałam, że pierwszy i pan radny Lesik, drugi. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć, bo wydaje mi się, że śnie, bo nie wiem, jaki sens miała ta wypowiedź odnośnie jakiejś gazety, która coś napisała. No, to jest gazeta, to jest przedsięwzięcie prywatne, tak więc nie widzę sensu komentowania czegokolwiek na sesji. Czy ja mogę? Kontynuować? Dziękuję. Na sesji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca, jeżeli Pani twierdzi, że Pani zrobiła wszystko w sprawie opisanej bardzo szczegółowo, także w tej opinii prawnej, którą otrzymaliśmy z krakowskiej kancelarii, jeżeli Pani twierdzi, że dochowała Pani wszelkich terminów, to ja pozwolę sobie nie zgodzić się z Panią, Pani Przewodnicząca, bo od momentu, w którym Rada została poinformowana, od momentu, w którym wpłynęło pismo od wojewody śląskiego, że jest sprawa rzekomego naruszenia, mówię cały czas rzekomego, z tego prostego powodu, że my dopiero przegłosujemy
Znaczy, my mamy opinię prawną, która twierdzi, że to naruszenie nastąpiło. Pan radny Mośko ma opinię prawną, że takiego naruszenia nie było. W związku z czym my jako rada musimy zdecydować, czy było, czy nie było. W naszej opinii niestety takie naruszenie nastąpiło. I oczywiście będzie głosowanie, które odpowie na to pytanie, czy naruszenie było, czy nie było. Pozwólcie Państwo, że ja dokończę. Pani Przewodnicząca, 3 miesiące nic nie robienia, 3 miesiące kunktatorstwa, odwlekania sprawy. Tak wyglądały te 3 miesiące. W Pani opinii wszystko Pani zrobiła, co było w mocy, żeby tą sprawę wyjaśnić. W naszej opinii niestety nie. Nie zrobiła Pani absolutnie niczego, żeby tą sprawę wyjaśnić. Co więcej, chciała Pani tą sprawę rozmyć. W naszej opinii. Wysoka Rado, nie pozostaje nam nic innego, jak rzeczywiście zagłosować za projektem uchwały zgłoszonym przez grupę radnych, do których doszła ta informacja, że radny naruszył artykuł 24f ustawy o samorządzie, ustawy o samorządzie gminnym, w związku z czym, działając w interesie gminy, my ten projekt uchwały złożyliśmy. Niepokoi mnie fakt, że nie dopuszcza się radcy prawnego, który mógłby tą sprawę również przedstawić, a dopuszcza się z naturalnych względów. To jest naturalne, że powinno się dopuścić zainteresowanego do przedstawienia swojej wersji. Natomiast zgodnie z prawidłami demokracji powinniśmy również wysłuchać radcy prawnego, który miałby w tej sprawie dużo do powiedzenia, który w różnych opiniach prawnych jednoznacznie stwierdzał, i to powtarzam raz jeszcze, że doszło do naruszenia, w związku z czym ten mandat musi zostać wygaszony. I tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, ja oczywiście oddam za chwilę głos chętnym, ale pozwolą państwo, że ustosunkuję się do wypowiedzi pana radnego Łatasia, ponieważ zrozumiałam, że ja od kilku miesięcy nie zrobiłam nic w tej sprawie oraz posądzono mnie o kunkta i dążenie do tego, aby tę sprawę rozmyć. A w związku z tym, szanowni państwo, pozwolę sobie nadmieniałam już to na sesji poprzedniej, że podjęłam następujące działania, szanowni państwo. Odczytam całe pismo, które było kierowane jak i do państwa, jak i do nadzoru wojewody. W odpowiedzi na pismo numer NP... Dlatego, że Rada Miejska dyskutuje. My odczytujemy wszystko, czym dysponujemy. Dokładnie tak. Ale proszę mi dać możliwość odpowiedzenia na zarzuty. Ja myślę, że to był zarzut. Bardzo poważny. Szanowni państwo, opowiem jedno. Przed chwilą padło słowo kunktatorstwo. Chcę się odnieść do zarzutów i myślę, że mam takie prawo. A w związku z tym udzielam sobie głosu. Szanowni państwo, w odpowiedzi na pismo numer NP2-4100.37.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie niezwłocznego przeprowadzenia czynności wyjaśniających sytuację faktyczną i prawną radnego Rady Miejskiej w Świętokłowicach pana Zbigniewa Mośko pod kątem ewentualnego naruszenia zakazu zawartego w artykule 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, niniejszy informuje o dotychczasowych działaniach podjętych w tej sprawie. Proszę państwa, tą historię. W dniu 10 marca bieżącego roku wystosowałam pismo do radnego Zbigniewa Mośko. W dniu 18 marca wystąpiono do radcy prawnego urzędu. W oparciu o opinię radcy prawnego urzędu w dniu 20 marca, w dniu 9 kwietnia wystąpiłam do prezydenta miasta. W dniu 8 kwietnia radny Zbigniew Mośko złożył na moje ręce pisemną gotowość do współpracy. W dniu 10 kwietnia poinformowałam nadzór prawny wojewody śląskiego o postępach w sprawie. W dniu 18 kwietnia prezydent miasta wystosował na moje ręce pismo zawierające ustalone fakty. W czasie obrad sesji w dniu 30 kwietnia poinformowałam radnych, wystosowałam odpowiedź na pismo pana radnego Łatasia, pismo do nadzoru wojewody, odpowiedź i otrzymałam pismo z pana Zbyszka Mośko dnia 16 maja I właściwie to jest koniec moich działań. Myślę, że to nie jest zdecydowane nic i trudno mnie posądzić o kunktatorstwo. Niemniej, szanowni państwo, proszę zauważyć, że sprawa jest na pewno kłopotliwa, tak? Ta opinia radców prawnych, która wydaje się być oczywista, w
ogólnikowym zarysie, w szczegółach wcale taka oczywista nie jest, Szanowni Państwo. I mnie się wydaje, że akurat ta sprawa powinna być rozpatrywana przez sąd. To jest moje osobiste zdanie. Natomiast chcę Państwu jeszcze przeczytać fragment z uwag uzupełniających i wniosków końcowych tej opinii Kancelarii Prawnej z Krakowa, którą Państwo mają i otrzymali 2 tygodnie bodajże temu. Szanowni Państwo, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z tego powodu, iż naruszył zakaz łączenia go z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, wymaga ustalenia i rozważenia okoliczności dotyczących naruszenia tego zakazu z uwagi na cel jego wprowadzenia. Jest nim ograniczenie korupcji i wykorzystywania stanowisk publicznych dla własnych, prywatnych celów. Wynika ze stanowiska kancelarii jasno, że w tym kierunku, jeśli dobrze zrozumiałam, była podana radnym odpowiedź pana radnego Mośko. Więc zgadzamy się również z opinią Kancelarii Prawnej z Krakowa, Szanowni Państwo, w tym względzie. I w związku z tym proponowałabym przejść do głosowania, Szanowni Państwo, do głosowania, kto jest za przyjęciem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Lesik, nie widziałam. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni mieszkańcy. Pani przewodnicząca, taka mała uwaga. Ja myślę, że pani jest zdenerwowana. To widać, proszę nie sugerować. Raczej to widać i chcę pani przypomnieć tylko taką drobną uwagę, że pani reprezentuje wszystkich radnych. Z tym się pani zgodzi. Po drugie, ja myślę, że pani przewodnicząca, myśmy się tutaj spotkali i ta sesja ma jakby dać jasną i celową tutaj decyzję, czy nastąpiło złamanie prawa, czy nie. Więc z samej tej definicji wynika, że powinniśmy i pani powinna dążyć do tego, żeby wszystko, co było do powiedzenia, żeby wszystko, co by mogło być za i przeciw, zostało tutaj na tej sesji wyartykułowane. Ale pani tego nie chce robić. Dalej. Pani przewodnicząca, tak jak było powiedziane, pan radny Mośko 16 złożył wyjaśnienia. Dzisiaj mamy taki dzień, a nie inny. My, czy grupa wnioskowała, grupa, która wnioskowała, miała to, co miała w postaci różnych opinii i tak dalej, nie kryła się z tym. Przedłożyła to, żeby ewentualnie pan Mośko mógł się z tym zapoznać, mógł się do tego ustosunkować. Ale z drugiej strony byłaby potrzebna ta sama procedura. Myśmy nie dostali nic. Dzisiaj zostało, proszę Państwa, odczytane to na sesji chyba w przeciągu 5 minut. I jak my mamy się do tego ustosunkować, do tych wyjaśnień pana Mośki? Chyba ja rozumiem też, że pan Mośce też zależy na tym, żeby te wyjaśnienia były wcześniej złożone i można było je rozpatrzyć. A proszę Państwa, no niestety, ale każdy, kto to ogląda, to jest to takie działanie, jakby ukrycie przed samym końcem i teraz szybko powiedziane i zakończmy sprawę. Myślę, że to nie jest nawet w interesie tutaj osoby, o której tutaj dzisiaj decydujemy. Pani przewodnicząca, ja tylko z tej wypowiedzi, odczytanej opinii, bo nie było czasu się z nią zapoznać, tak, to nie wiem teraz, czy obiektywnie, czy nie, czy pan Mośko mija się z prawdą, ale przynajmniej jak chodzę po budynkach, to na korytarzach i budynkach gminnych są kable i skrzynki internetowe. A z tej opinii wynika, że nie ma. Nie. Ja nie miałem tej opinii, więc trudno mi w tej chwili na gorąco z nią się zapoznać. Bo państwo, jak opinia była tutaj od radcy prawnego z Krakowa, to było ile dni, żeby można było każdy ewentualny zapis z niej rozstrzygnąć, czy się z nią nie zgodzić. Myśmy tej możliwości zostali pozbawieni. Dalej, przecież jest jeszcze, powiedzmy, zarzut dotyczący nielegalnego pobierania prądu i tak dalej, i tak dalej. I o tym chcemy szybko, proszę Państwa. Gdzie jest zarzut? Gdzie jest zarzut?
Nie, ja się nie rozpędzam, ja wiem, co mówię. Więc myślę... Dobrze, dobrze. Ja w tej... Pani przewodnicząca, czy pani panuje nad tą sesją, czy nie? Panie radny, oczywiście, że panuje, natomiast bardzo proszę nie ferować wyroków. Nie ferować wyroków, bo tak jak mówimy, są sądy, które pewne rzeczy mogą rozstrzygać. Ja nie weryfikuję, ja tylko też zasiągnąłem informacji prasowych, mamy skrzynki, mamy maile, gdzie informacje przepływają i to można odczytać. Więc ja tylko mówię w tym sensie, żeby to wszystko rozwiać, tak? Natomiast nie umożliwia się tego, praktycznie klebnując nam usta, żeby cokolwiek nie powiedzieć za dużo. No proszę Państwa, jak tak mamy wyjaśniać sprawę, no to jest przynajmniej nieprzyzwoite, Pani Przewodnicząca. I ja jeszcze raz proszę, bo to, że część radnych nie chce odczytania opinii, to jest ich sprawa. Natomiast ja uważam i część radnych chce. I dlatego, aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, to proszę o odczytanie tej opinii. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu Lesikowi. Oczywiście już oddaję głos. Chciałam tylko powiedzieć, że nie wydaje mi się, że była zdenerwowana i myślę, że panuje nad sytuacją. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Rafał Świerk. Wysoka Rado, pan jest zainteresowany tym, żeby wszystko dokładnie wiedzieć. A czy pan zauważył, że od dłuższego czasu nie mogę się dowiedzieć, jakie było globalne zadłużenie ZUS-owskie? Ja o to pytam, żeby sobie wyrobić zdanie na temat naszego budżetu, panie radny. Też szeroko spoglądam na to wszystko. Też widzę, że jest pan poirytowany, nie tylko przewodniczący, jak pan wskazał. Nawet pan radny Łataś jest podenerwowany, bo kiedy pani przewodnicząca odpowiada na jego pytanie, wychodzi poza salę. Także zdenerwowanie się wszystkim chyba udzieliło. Ja też chcę mieć pełną informację. Ale to we wszystkich kwestiach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Momencik, panie radny Nowak, proszę jeszcze chwilę poczekać, bo w kol... Tak? No, to może pytamy kolejność, bo tutaj kilka osób się zgłaszało. Pan przewodniczący Mariusz Kubas, pan przewodniczący Zbigniew Nowak i pan radny Jurek Migoń, Jerzy Migoń. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Dzisiejsza sesja to pierwszy taki przypadek, kiedy to Rada ma stawać w roli sędziego. To my mamy zdecydować, czy jeden z radnych złamał prawo. Nadzór prawny wojewody i wojewoda śląski próbują zrzucić na nas odpowiedzialność za wygaszenie mandatu. A przecież to jedynie sąd jest władny wydać wyrok, w którym orzeka, czy prawo zostało złamane, czy też złamane prawo nie zostało. Szanowni radni, jest takie powiedzenie, nie sądź drugiego przed czasem. Dobrym czasem będzie orzeczenie sądu. Organ wykonawczy, jakim jest prezydent miasta, ma narzędzia i obowiązek, aby skierować sprawę do organów ścigania, jeżeli zostało złamane prawo. Na sali jest też jeden z radnych, który ma postawione zarzuty korupcyjne, gdzie miasto ma status pokrzywdzonego. W tej sprawie nikt nie wyrokuje, bo od tego jest sąd. Nikt nie próbuje z nas domagać się wyjaśnień. Spokojnie czekamy na orzeczenie sądu. Szanowni radni, jeszcze tylko parę pytań. Czy nie uważacie, że jest próba skłócenia nas? Czy nie uważacie, że to odwrócenie uwagi od istoty naszego rajcowania to jest dbanie o to, aby ludzie w tym mieście mogli godnie żyć? Czy nie uważacie, że w mieście, gdzie jest tak potężne bezrobocie, budżet jest, delikatnie mówiąc, w fatalnym stanie, gdzie pierwszy raz od niepamiętnych czasów liczba ludności spadła poniżej 50 tysięcy, są ważniejsze sprawy. I jeszcze jedno. Kto zapłaci za ewentualny przegrany proces z odwołanym radnym, który zapewne będzie się tego domagał? Zapłaci miasto, czyli mieszkańcy. To pytanie retoryczne. Każdy w swoim sumieniu powinien zadecydować, jak zagłosować.
Ja i Krystyna Apel na razie będziemy przeciwni. Jeżeli dostaniemy orzeczenie sądu o złamaniu prawa przez radnego, wtedy na pewno zagłosujemy za. Szanowni radni, nie pozwólmy na to, żeby ktoś nas poróżnił. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję. We wskazanej kolejności proszę teraz pana przewodniczącego Zbigniewa Nowaka. Pani przewodnicząca, szanowna rado, po tak wspaniałym wystąpieniu mojego przedmówcy właściwie już nic dodać, nic ująć. Ja tylko dodam jedną sprawę dotyczącą tego, którą tutaj ta opozycja dzisiejsza do nas, która kwestionuje jakby tutaj pewne zapisy, zachowania jakby terminowości, terminów tego całego procesu. My uważamy, że jest zdecydowanie inaczej. To zresztą pani przewodnicząca na każdym kroku pokazuje, czyta wszystkie pisma. Można oczywiście usłyszeć odczytanie opinii prawnej przez pana mecenasa, ale możemy się z niej nie zgodzić. Za chwilę może być trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta opinia, tak? Doskonale wiemy, że prawo jest tak skonstruowane, że każdy prawnik może różnie interpretować i teoretycznie każdy może mieć rację. To jest właśnie najgorsze. Ale ja państwu przytoczę jedną rzecz o tą, bo państwo tak nas tutaj gdzie bardzo atakujecie. Od miesiąca listopada 2013 roku Rada Miejska domaga się otrzymania pisma z prokuratury rejonowej w Bytomiu. Prokuratura rejonowa w Bytomiu do tego urzędu wysłała pismo skierowane na ręce Rady Miejskiej. I tego pisma do dnia dzisiejszego nie potrafimy otrzymać. Nie wiemy, gdzie ono dzisiaj jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Jeśli się nie mylę, następny w kolejności był chyba pan Jerzy Migoń. Tak? Rozumiem. Pan Migoń odstępuje. Głos dla pana radnego Lesika. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni mieszkańcy. Zacznę od tego, co było tutaj powiedziane, jeśli mogę tutaj zacytować wypowiedź pana Rafała Śmierka. To, że się pan stara o jakieś kwoty dotyczące ZUS-u i innych, no to dobrze, że się pan stara. Natomiast co ta sprawa ma związane z dzisiejszą, z tą? Pytam. Po drugie, chcę by się też odnieść, że nie wiem, czemu pan to sądza, że ja mam być zdenerwowany. Mówię panu, jako lekarzowi może pan mi nawet zbadać tętno. Na pewno nie jestem zdenerwowany. To po drugie. Natomiast odpowiadać panu tutaj radnemu, wytykając sprawę sądową moją. Niech się pan nie martwi. Ja, niezależnie jak sąd podejmie decyzję, wiem, co będę miał zrobić. Obydwu przypadkach. Natomiast pan niech zauważy jedno, że w tym przypadku przepisy prawa nie narzucają rozpatrywanie tej sprawy przez Radę Miejską. A tutaj mamy wyraźny przepis mówiący, że to Rada Miejska ma rozpatrzyć. Więc niech pan literalnie czyta przepisy, a nie tutaj demonizuje pewne sprawy i łączy jedną sprawę z drugą. Bo to są zupełnie dwie odrębne sprawy. I myślę, że przewód sądowy wykaże, kto tak naprawdę za tym wszystkim stał w tamtych latach. Bądźmy cierpliwi i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. To takim dygresem w stosunku do pana wypowiedzi. Więc dzisiaj my mamy obowiązek, to nie jest spychanie przez pana wojewody, bo mamy przepis, Rada ma rozpatrzyć i rozpatruje to. Natomiast wojewoda i tak po podjęciu uchwały będzie na pewno tę uchwałę badał od strony prawnej. A państwo chcecie po prostu powiedzieć, że przepis prawa nie obowiązuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba nie jest to właściwa interpretacja, ale jeszcze chciałam tylko odnieść się do jednej kwestii, że pan Lesik przyznał, że jednak sąd rozpatruje takie sprawy wnikliwie i jest to ten organ, który takimi sprawami powinien się zajmować. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Jerzy Migoń. Panowie prezydenci, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja tylko taką małą uwagę pozwolę sobie wtrącić. My reprezentujemy mieszkańców miasta. Kilka lat temu uzyskaliśmy mandat radnego i to
że my mamy dostęp do jakichś materiałów, do jakiejś wiedzy, do opinii takich czy innych, nie oznacza, że nie powinna mieć do tego prawa większa grupa ludzi. Myślę właśnie o mieszkańcach. A dzisiaj tak prowadząc to posiedzenie, powodujemy, że gro tej wiedzy do mieszkańców po prostu nie trafia. My mamy podejmować jakieś stanowisko, bo tak mówi przepis, a sami nie mamy tej pełnej wiedzy odnośnie takiej czy innej opinii. Ograniczamy ją tym bardziej wobec mieszkańców. Wydaje mi się to trochę nie w porządku. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, pan przewodniczący Mariusz Kubas. Tak króciutko ad vocem do pana radnego. Przytoczę jeszcze cytat, który wcześniej przytaczałem, że w pana sprawie nikt nie wyrokuje, bo od tego jest sąd i nikt nie próbuje z nas domagać się wyjaśnień. Natomiast odnosząc się do tego, co pan jeszcze powiedział, że to są dwie zupełnie odrębne sprawy, to muszę panu powiedzieć, że zgadzam się z panem w całej rozciągłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Wydaje mi się, że pan radny Lesik występował już dwa razy. Mówiliśmy o tym, że już nie korzystamy z tej instytucji ad vocem. Dwa razy pan radny występował, więc myślę, że to wyczerpuje statutowe wymagania. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Krystyna Apel. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Miałam nie zabierać głosu, bo w moim imieniu zabiera głos pan Mariusz Kubas, ale po prostu nie potrafię nie zabierać głosu w tak ważnej sprawie. W związku z tym, szanowni państwo, że jest tak duża różnica zdań i tak różne opinie prawne, a wiemy wszyscy, że ile prawników, tyle opinii prawnych, wydaje mi się, że najodpowiedniejszą instytucją, która rozpatrzyłaby tą kwestię, jest sąd. To jest kwestia i znajomości przepisów prawa i spojrzenia na wszystko z szerszej perspektywy. A mówię o tym dlatego, chociaż nie powinnam o tym powiedzieć, bo dotyczy to bezpośrednio mojej osoby prywatnej. Chciałam przypomnieć, bo co po niektórzy radni pewnie o tym wiedzą. Na samym początku mojej kadencji, podczas pierwszego etapu, takim zbiegiem okoliczności okazało się, że został zlikwidowany mój zakład pracy. W zasadzie zostałam bez pracy. Poszłam zarejestrować się do Urzędu Pracy naszego Świętochłowickiego, gdzie dowiedziałam się, że w związku z tym, iż pełnię funkcję społeczną, nie mam prawa otrzymać statusu bezrobotnego. Tu nie chodziło o kwestię zasiłku, szanowni państwo. Ja miałam staż pracy, ponad 20-letni staż pracy. Tu chodziło o kwestię opieki zdrowotnej. W związku z tym, że nie miałam statusu bezrobotnego, nie miałam prawa do świadczeń zdrowotnych, czyli nie miałam po prostu prawa korzystać z naszej służby zdrowia. Odwoływałam się do Urzędu Pracy, nasi prawnicy stwierdzili, że mi się ten status nie przysługuje. Odwoływałam się do wojewody, wojewoda podtrzymał decyzję naszych prawników, naszego Urzędu Miejskiego. Sprawę skierowałam do sądu administracyjnego, szanowni państwo. Trwało to rok czasu. Ale uwierzyłam w praworządność naszych sądów, bo decyzja sądu administracyjnego określiła, że prawnicy się mylili, że powinnam mieć status bezrobotnego i to nie tylko w kwestii świadczeń zdrowotnych, ale również w kwestii nawet zasiłków dla bezrobotnych. Także wierzcie państwo w praworządność naszego sądu i oddajcie sprawę w ręce osób bardziej doświadczonych, z większą i szerszą wiedzą niż my. Bo trudno się porównywać z umiejętnościami i ze znajomością przepisów prawa z sądem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, kwestia mieszkańców. Pytałam się, jak mieszkańcy patrzą na sprawę dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Większość mieszkańców, oczywiście nie wszyscy, byli zażenowani i uważali, że to jest karygodne, żeby pół roku przed wyborami zajmować się taką kwestią, jak jest tyle trudnych, poważnych spraw w naszym mieście. Zwiększa się bezrobocie. Wyludnia się, zresztą nie będę powtarzać, wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja i ta sesja dzisiaj jest odbierana przez mieszkańców, jakbyśmy my odwracali sytuację po prostu w mieście, żeby ludzie nie przejmowali się tym, co jest, tylko zwrócili uwagę na zupełnie inne sprawy, których ich jako tako mało to dotyczy.
Bo dla nich to jest nieważne, czy ta osoba de pół roku będzie na w sesji rady, czy nie będzie. Dla nich jest ważne to, czy będzie miał pracę, czy będzie mu się dobrze żyło w naszym mieście. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Szanowni państwo, wniosek formalny, proszę bardzo, pani radny Łataś. Pani przewodnicząca, pani prezydencie, Wysoka Rado, mój wniosek wydaje mi się zyska poparcie większości, czy też całej Rady. Przejdźmy do głosowania. Przegłosujmy ten projekt uchwały. Resztą niech się zajmie nadzór prawny wojewody. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W całej rozciągłości zgadzam się z tym wnioskiem. Szanowni państwo, czy mamy wniosek przeciwny? Rozumiem, że pada wniosek przeciwny. Ale momencik, to już nie jest czas dyskusji, padł wniosek formalny. Ale prosimy tylko o przedstawienie wniosku przeciwnego. Jak będziemy się wszyscy blokować nawzajem, to naprawdę... Ale nie blokujemy, po prostu jesteśmy naprawdę, w takim etapie obrad. To naprawdę niczego nie wyjaśnimy, do niczego nie dojdziemy, a nie wiem, czy o to nam dzisiaj chodzi, żebyśmy się rzeczywiście skłócili. Przyznam rzeczywiście tu pani radnej apel, że w wielu punktach się po prostu zgadzamy. Szanowni mieszkańcy, Wysoka Rado, panie przewodnicząca i panie prezydencie, ja przepraszam, Rafał, że złożę wniosek przeciwny. Ale powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy. Mówiliśmy tutaj o sprawach prawnych. Nie dopuściliśmy pana mecenasa. Czy państwo zauważyli, że mówiliśmy o artykułach, kodeksu wyborczego 383, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. I tam mówi się wyraźnie, stwierdza Rada Miasta w drodze uchwały. Słuchajcie, kto nas skłóca? Wojewoda, który nam każe podjąć działanie nakazane prawem. Szanowni państwo, najpierw trzeba wybrać, zakończyć jakąś ścieżkę, którą mówi się w organach. Potem można z tym iść do sądu. Ja się zgadzam, niech to będzie w sądzie. Ale jak ma ktokolwiek iść do sądu, dopóki my się nie wypowiemy, słuchajcie. Nie wiem, ja bardzo proszę pana mecenasa, niech się wypowie, czy moje myślenie jest tutaj błędne. Mogę się mylić, tak jak powiedziano, ilu prawników, tyle zdań. Ale jeśli mamy podjąć działanie nakazane prawem, słuchajcie, to musimy je podjąć. Dziękuję bardzo za wypowiedź panu radnemu Markowi Palce i w związku z tym, że są dwa wnioski formalne, tak, jeden zgłoszony przez pana radnego Rafała Łatasia, drugi zgłoszony przez pana radnego Marka Palkę. Przypomnę, wniosek pana Rafała Łatasia był o zakończenie tej dyskusji i w związku z tym, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego zgłoszonego przez pana radnego Łatasia? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 17 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się, Rada Miejska podjęła decyzję o przyjęciu wniosku formalnego dotyczącego zakończenia dyskusji nad sprawą. I w związku z tym, szanowni państwo, rozumiem, że możemy przejść do głosowania nad projektem uchwały o wygaśnięciu mandatu pana radnego Zbigniewa Mośko. Szanowni państwo, kto jest za podjęciem omawianej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, oczywiście pan radny Zbigniew Mośko nie brał udziału w głosowaniu, bo dotyczyło ono jego osobistej sprawy i 11 głosami za, przy 11 głosach przeciwnych stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Mośko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szanowni Państwo, a w związku z tym mogę zamknąć punkt trzeci sesji i przejść do punktu czwartego, którym jest zakończenie sesji w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady 49. sesji Rady Miejskiej w Świętokłowicach. Dziękuję bardzo.